Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Hambooks, a to jest kolejny odcinek z SCP Secret Laboratory. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobrze, i mamy się robić cięcia, bo jest już początek rundy. I dobra, i ochroniarz. Dobra, pójdziemy w przeciwną stronę niż ten panie. No, pójdzie za nami. A jeszcze, bo już czas. Na 7% wydamy. I pójdziemy za nim. Komputerki. Ja bym sobie chętnie znalazł szefeczki. Dobra. Tam trzeba iść. Były tam ślepe zaułki. Dobra, jest to. Jest checkpoint. Jest test od razu. Teraz test. To jest to ze przyzwyczajenia. Chciałem nacisnąć F5, bo wczoraj grałem w Containment Breach'a. W sumie nie. Nie potrzebna to jest. Nie słyszę żadnego SCP-ka na razie. A jest jeden SCP-ek, bo jest 7 graczy. Około. Gdzieś tak było. O dobra, serwerownia. I... Czy będzie tutaj karta? Będzie. To zabierzemy kartę, żeby nikt nie wziął. I nie słychać nikogo. To pójdziemy sobie w prawo. Może znajdziemy windy do lighta. Jakiś randomowy dźwięk. O, ktoś tu był już. Tu mógł być SCP. To pójdziemy. Nie. To był mój kolega. Tak, to był mój kolega. To pójdziemy za kolegą. Chyba pojechał, albo po prostu wezwał, żeby było ciężej. Wejść do głowicy. Nie no. Ja bym poszedł za... Stać! Dobra, ale oszukany tylko. Dobrze, to jest nie. Bo ogólnie ten serwer to nie jest roleplay. Więc mogłem zabijać wszystkich. Jak mi się podoba. Ale. Niektórzy tak się nabierają, że po prostu. Każą im ochroniarze stać i po prostu stoją, a wtedy oni mogą ich łatwo zastrzelić. Gdzie on zginął tu chyba? Tak, to pójdziemy w jego stronę. Dobra. Jest to jaką miał kartę? A jakąś zwykłą. Nie ma miejsca. Fleszyka. To kartę. W sumie czy opłata się? Chyba nie. Niech se będzie. Bo tak nikt. Nie użyje jej w tej strefie. Mam w sumie dużo ammo. Jeszcze. Tu siedzie? Nie, dobra. To wezmiemy sobie tą i tą pojedziemy. No i nie słychać nikogo. Odezwiemy sobie. I zobaczymy przez szybę kogoś. Czy ktoś jest? Nie ma. Z drugiej? Wyłączymy sobie na razie, bo nam to przeszkadza. Dobra, otworzymy sobie. Jest tu krew. A, zginął tutaj. Nic nie miał. Mógł tu być SCP-ek. Dobra, i zajmie się zamknie chyba za 10 minut. Dopiero tutaj przyszedłem. Tak, za 10 minut. Byli tu już. Tu pójdziemy sobie... Prawo na przykład. Wcety. Może być murugacz, ale nie, chyba nie, bo krew była. Może być 939. Tu lepiej abym nie robił hałasu. Dobra. To sobie wrócimy. I pójdziemy w prawo.
do HC07. Tu już byli, dobra. Chciałem, że nikt nie był jeszcze. Tu jest PT. Chyba czysto. Albo w sumie... Nie, chyba nikt się nie chowa raczej. Nikogo nie ma na razie. Spotkałem aby dupaka, który uciekał. A tak to czysto. O, dobra. Exit A. Jest tu ktoś się chowa? Chyba nie. I nikogo nie ma jeszcze czyściutko w rajcie. A ja wiem, czy poszukam sobie ulepszarki. Zobaczę, czy kogoś tam nie ma. Na przykład naukowców. Cześć naukowcu. Dobra. A, dobra. Sorry, żebym cicho, ale ja zapomniałem. Czekaj. Możemy sobie ulepszyć kartę. Tak. A, to myślałem, że nie mam mikro. Znaczy mikro, że mam. Mam nadzieję, że nie zabiorą mi karty. A, w ogóle się nie ulepszyło. Tak. Rozstrzeli z jednego? Może nie, na razie. No, ale zostawię mu. Dobra, zostawię mu dupaka. Jak będzie 106, to się przyda. Starszy ochroniarz. Ale pamiętaj, teraz trzeba pierwszy. To jest to, co ulepszam starszego ochroniarza. Dobra. Fajnie, że naukowiec to zrobił. No nie. Nie zdarzył, ale... Chociaż... Bym miał pewność, że nie zabiorą mi karty. I mam kartę MTF-a. Porucznika. To sobie też to sobie jeszcze ulepszam. Dobra, tam się ochroniasz. Idziemy już, ochroniasz. Idziemy. Dobra, czekaj, będę sobie tu jeszcze ulepszał kartę. Co? Będę sobie ulepszał kartę jeszcze. Ale na pewno czekaj. Dobra. Mówi, że naukowiec już ma jakąś kartę lepszą. Dobra, ale mam, dobra. Możemy już iść. Dobra, już nie podnosimy. Dobra. Idziemy wreszcie, z ulepszarki. Nie, w prawo. Dobra, w prawo. Tak, ja też pamiętam, że było w prawo. I pamiętam, że tu gdzieś było. Tak, jest. Tak, dobra, to otwieramy. Żeby sobie uciekł elegancko. Dobra. Wszyscy weszli w windy. Przynajmniej nie próbują. No też nie widziałem stepeka. Nie pokazał się jeszcze nam. Może w ogóle się wylogował. Myślałem, że ktoś inny otworzył drzwi. A to ja nacisnę M. Co mi są drzwi w ogóle? Ktoś nikt nie był, czy ktoś zamknął po prostu drzwi? Wygląda jakby nikt już nie był. Nie no, może nikt nie był, ale... Ale... W sumie nic. Dobra, serwerownia. Dobra. STP chyba zabili, to już... Małe, szołem, dobra, CIA. Trzeba ich wyjaśnić. Wyjaśnić! Jestem ciekawy, czy CIA zabił naukowca, czy ja. Bo już nie wiem w sumie. Dobra.
Dobra, idziemy z ochroniarzem na niego. Dobra. Ale mija apteczek. Dobra. Dobra, wyrzucimy tą kartę starszego ochroniarza. No i w sumie nic nie mieli. O, jeszcze mieli o piątkę. Znaczy, na kółek miał o piątkę. Dobra, będziemy tu zaczekać, bo... Będziemy mieli te zaskoczenia. Że słuchać z jajów. Ja się tutaj tak se stanął. Czy tylko nie idę dołem? Nie wiem. W sumie. Może na prawo są. O nie, naukowiec przycięło mu głowę. Trochę. Ale i tak nie żyje. Wziąłem. Dobra, pójdziemy w prawo. Nawet nie mówię. O, przeszli na lewej. Dobra. To sobie, może pobiegniemy na to. Dobra. Mamy dwie. Trzy apteczki nawet mamy. Bym mógł się leczyć, ile bym chciał. Dobra. Przez test to pójdziemy, bo tam jest wyjście. Dobra. Nie ma tu CI-ów? Nie ma. Nie wychodzimy. Czekamy. Dobra. Po prostu poczekamy. Nie strzelamy od razu, tylko jak oni przejdą, to wtedy ich walimy od plesów. Dobra. Bo ja powiedział, że walimy ich od plesów. CI-ów, jak tu wejdą. To co, poczekamy sobie. Jak nasz kolega mówił, ja bym w sumie szedł. No, dobra. Chyba jednak nie chciał tak długo czekać. Właśnie, bo jeszcze w sumie jesteśmy sami ochroniarzami, bo jeszcze nie było wyjścia MTF-ów, znaczy komunikatu. No. Idziemy dalej. No, dobra, po obronie fundacji. Dobra, niech idzie pierwszy może. Dobra. Tam był evacuation shelter. Musimy iść prosto. Dobra. Nasz kolega biegnie, to my też. No i gdzie tu jest... Gate są. O, wreszcie biję MTF, dobra. Jesteśmy chyba uratowani. Dobra, szefni nie będziemy przeszukiwali. Papa 11 wyszedł. Brzmi groźnie. Dobra, otworzyłem koledzy z B. Nawet może zamkniemy dalejszego. Dobra. Nasz kolega nie nacisnął kół i puścił kół, więc skończył się. Dobra, przyszedł tutaj. Papa 11. Dobra, si poszedł do Warheada, mówią. Pewnie widzieli na spektatorze. Bo jakbyś bym mogli wiedzieć, gdzie są. Dobra. Bo ja powinniśmy im dać radę. Bo jest nas sześciu. Razem ze mną. Ja mam. Dobra. 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 Idziemy we trzech do Warheada, bo mam o piątkę. Nie no, spokojnie odcineczek będzie. Nie zginąłem ani razu, nie jak w poprzednim odcinku. Chyba 7 razy zginąłem, 3-4 rundy. Albo nawet więcej. Albo mniej. Dobra.
To myślałem, że idziemy do Brucheda. A my idziemy na zewnątrz? A chyba będziemy ich wysadzali. A no tak, bo ja mam piątkę, to nie wiem. Bo myślałem, że Warhead to chodzi o to wyprodukte pomieszczenie. A tutaj. O, to otworzę. Pyk. I otworzone. Dobra. Uruchamiać? Dobra, uruchomiłam. Minuta 50. Czy wyjdą? Mają w sumie sporo czasu. Od heavy do wyjścia jest sporo czasu. Minuta 50 to jest bardzo dużo czasu. Jeżeli nie macie problemów, oczywiście. Bo jest nas w sumie 3. No, szkoda. Właśnie nie wiem w sumie, czy zabiłem tego naukowca, czy ja go zabiłem. No właśnie, jak zrobię naukowca, to sorry, jeśli oglądasz to naukowiec. Ale no sorry, musiał ktoś się poświęcić za życie dwóch ochroniarzy. Co? Wiem. Bo on powiedział, że słychać przy tym taki dźwięk, takich ten kręcących kółek. No dobra, 40 sekund. Nawet nie wiem, czy mają o piątkę. Ale nie mamy granatów. Mam tablet, który nie będzie mi potrzebny. No ile tu możemy czekać? To kiedyś pamiętam, że było 90 sekund, teraz jest minuta 50. To przedłużyło 40 sekund jakieś. To jest w sumie. Nie, no, nie jest tak mało. Dobra, już nie obronią się. Może będzie GG taktyczne, czy nie? Będzie? Czy uciekną? Uciekli chyba. Dobra, uciekli. Trzeba ich pozabijać. Mamy w sumie trzech ziomków. Nie, może ja pójdę górą, wiecie? Nie ma poddawania się. No i pyk, zabiłem chyba. Patkuna mi powiedział. Dobra, skończyłem się ammo. A ja mam 3 apteczki, więc nie zabiją mnie na pewno. Dobra. Już będziemy powoli kończyli, więc elo elo.